Cześć kochani, witajcie na kanale Klaudia Cukierpuder. Dzisiaj zapraszam Was na test. Będzie to test nie kosmetyku, a czegoś takiego. Jest to gąbka wykonana ze struktury mikrofibrowej, tak się mówi? Chyba nie. Gąbka wykonana z mikrofibry. Jeśli mnie śledzicie na Instagramie, to mogłyście zobaczyć moją pierwszą reakcję, kiedy to dotknęłam tego wynalazku. Powiedziałam Wam wtedy, że mnie przechodzą ciarki, bo to jest taki materiał, niektórzy mają taką reakcję na styropian, inni na to, jak piszczy ktoś kredą, pisząc po tablicy, a ja tak mam właśnie na taki materiał. I jest to gąbka Juno & Co. Jest to firma amerykańska, natomiast gąbka, jak zresztą wszystkie akcesoria, chociażby marki Apple, produkowana jest w Chinach. Zobaczymy, czy ta gąbka mi się sprawdzi i w ogóle jak ona będzie aplikować podkład. Jest to ciekawy produkt, muszę przyznać, bo przy pomocy tej gąbki możecie aplikować produkty zarówno na sucho, jak i na mokro, czyli jeśli zmoczymy gąbkę, możemy nią zaaplikować podkład, korektor, natomiast suchą gąbką możemy nakładać nawet bronzer, rozświetlacz i róż. Zobaczymy, czy faktycznie efekt będzie zadowalający. Co obiecuje nam producent i generalnie gąbka ma oszczędzać nasz czas, ma oszczędzać produkt przez to, jak jest wykonana. Ma dawać efekt airbrusha. O, to mnie bardzo zaciekawiło. No i trzeba sprawdzić, czy faktycznie tak jest. Zmoczyłam sobie gąbkę. Biorę podkład marki NARS. Jest to podkład Natural Radiant Longwear Foundation w kolorze. Sprawdzałam, jak przeczytać jego nazwę. I chyba będzie to kolor Deauville. Mam nadzieję, że Google mnie nie oszukał. Biorę sobie podkład, wyciskam na dłoń, na twarzy mam już krem nawilżający, no i lecimy z tym tematem. Najpierw będę nakładać tą ściętą stroną, tap, 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 dotykając miejsce w miejsce, a później zobaczymy, nałożymy baking, sprawdzimy, czy te inne strony działają, więc chyba muszę po prostu zamoczyć tutaj gąbkę w tym naszym podkładzie. Śmieszny dźwięk towarzyszy temu. Tap, 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 tap. Ale. Powiem Wam, że jestem w szoku, jak to wygląda. Mega mocne krycie daje ta gąbeczka. No ten podkład z NARS-a ogólnie jest dobrze kryjący, ale powiem Wam, że jak nakładam go zwykłą gąbką, to naprawdę tak nie wygląda. Wow. Skóra wygląda, jakby była po prostu jakaś porcelanowa. Tutaj te okolice nosa dopracuję sobie tą częścią bardziej wypukłą i zaspiszczoną. Bardziej spiczastą. I czas na czoło. Nie czuć za bardzo, że ta gąbka jest wilgotna. Jest to dość dziwne. Jest bardzo jedwabista, bardzo delikatna dla skóry. Po prostu patrzę na tą skórę i nie dowierzam. No niczym mi się jeszcze nie udało osiągnąć takiego efektu, jak tutaj widzicie na policzku. Jest po prostu to tak idealnie rozłożone, że to jest aż niemożliwe. Okej, zobaczcie, jedna strona i druga strona. Po prostu krycie jest perfekcyjne. Dobra. Nakładam na drugą stronę. No bardzo delikatna jest ta gąbka, na pewno delikatniejsza niż ta zwykła. A słuchajcie, mam tak wrażliwą skórę, że u mnie często nawet po takich twardszych gąbkach występuje od razu zaczerwienienie na policzkach. Ja mam wrażenie, jakby ta skóra była taka wręcz podrapana. Ona jest tak właśnie wrażliwa na ten dotyk. A tutaj no, jest to materiał na pewno idealny dla delikatnych skór. Na pewno to nie ulega wątpliwościom. No jest to dla mnie odkrycie, naprawdę. Ciekawa jestem, jak będzie się myło tą gąbkę. Patrzyłam sobie jeszcze na ofertę tego sklepu Juno. I to jest najdroższa jej gąbka. Ona kosztuje 6 dolarów. Widziałam, że mają też takie zwykłe gąbki w ofercie i one kosztują 3 dolary. Natomiast szkoda, że widzę, że żaden sklep nie sprowadza tych gąbek i można tylko kupić bezpośrednio od nich. Ja dostałam ją po prostu do przetestowania
I muszę się przyznać, że jak przyszła do mnie ta gąbka, to nie miałam zielonego pojęcia, co to jest, bo nigdy wcześniej o niej nie słyszałam. Jak zapytałam Was na Insta Stories, czy znacie te gąbki, to chyba 70 albo nie, nawet 90% odpowiedziało, że nie, że pierwszy raz słyszycie w ogóle o czymś takim. No wygląda to, jeszcze patrzę sobie na podgląd, wygląda ten podkład niesamowicie nałożony przy pomocy tej gąbki. Szczerze mówiąc, byłam tak trochę antynastawiona, bo myślę sobie, kurde, taki materiał dziwny, jak to w ogóle będzie funkcjonować? A to wygląda naprawdę dobrze. Rozprowadziłam sobie teraz korektor z Collection w kolorze numer 1 i biorę tą bardziej wypukłą część, będę wklepywać przy jej pomocy. Tutaj też to wygląda bardzo ładnie. I jeśli chodzi o moje odczucia, to powiem Wam, że jest to chyba najprzyjemniejsza forma aplikacji dla skóry, dla tej delikatnej skóry w okolicy oka. Jest to tak mięciutkie i delikatne, bardzo, bardzo przyjemne. Jezu, jestem w szoku. Pięknie to wygląda, naprawdę. Ej, widziałeś? Dobra, teraz będzie test, bo będzie baking i muszę jeszcze użyć tej ściętej strony. Używam pudru Laura Mercier Translucent. No mega to wygląda. Praktycznie niewielką ilością pudru jesteśmy w stanie tutaj pięknie wykończyć ten makijaż. Utrwalić korektor. I bardzo równomiernie rozprowadza ta gąbka ten produkt, co jest dla mnie najważniejsze. To chyba będzie hit dla osób, które lubią takie bardzo modne. Bardzo mocne, takie idealne krycie, jeśli potrzebujemy takiego idealnego ujednolicenia skóry. Naprawdę przepięknie ten podkład został rozprowadzony i ten efekt krycia jesteśmy w stanie bardzo ładnie budować przy tej gąbce. Jest to dla mnie odkrycie. Okej, ja przechodzę do makijażu oka. Kiedy go skończę, wrócę do Was i będziemy używać gąbki suchej do wykonturowania twarzy i do rozświetlenia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Przypudruję jeszcze cieniutką warstwą i pędzlem całą twarz i przejdziemy do nakładania bronzera. No i nie wiem, jak się za to zabrać. Czy użyć tej płaskiej, czy zaokrąglonej strony? Może tej płaskiej. Wybrałam paletę do konturowania z Affectu, bo ostatnio bardzo często jej używam, już wygląda niezbyt atrakcyjnie. Musiałam ją na szybko przeczyścić, zanim Wam ją pokazałam. Biorę bronzer i najpierw spróbuję ściętą stroną go zaaplikować. Odbiję sobie ten nadmiar na ręce, żeby nie skończyło się to wielkim dramatem. Okej. I jedziemy. Nałożyłam ściętą stroną, roztarłam tą zaokrągloną, ale powiem Wam, że do tego się chyba nie przekonam. Jednak przy pomocy pędzla możemy tak lekko nałożyć ten produkt i naprawdę minimalną ilością bronzera kontrolujemy to, w jaki sposób go aplikujemy, kontrolujemy jego intensywność. A tutaj, no jest to bardzo trudne. Da się to wykonać, ale jest łatwo jednak zrobić plamy, jeżeli mamy dobrze napigmentowany produkt. Okej, chyba jednak sięgnę po pędzel. No pędzlem ten bronzer nakłada, aplikuje się w bardzo łatwy sposób, bardzo delikatny efekt możemy uzyskać. A tutaj chyba gąbka jedynie będzie się nadawała do bardzo, bardzo delikatnego bronzera. Ale szczerze mówiąc nie przychodzi mi teraz nic do głowy. Żaden konkretny produkt, który poradziłby sobie tutaj w przypadku tej gąbki. Wrócę do mokrej gąbki i zrobię sobie teraz baking pod kością policzkową. I ta ścięta strona jest do tego wprost idealna. Zobaczymy, w jaki sposób nakłada się rozświetlacz, czy to jest możliwe, żeby uzyskać piękny glow przy pomocy suchej gąbki. Biorę tą samą suchą gąbkę, tutaj nakładałam bronzer, wezmę tą zaokrągloną część i wzięłam tutaj rozświetlacz od Laura Mercier. To jest taki piękny, chłodny rozświetlacz w kolorze Devotion. Nic nie widzę, nie wiem jak Wy, ale ja nie widzę żadnego rozświetlenia. Śmiesznie.
Bronzer od razu mi zrobił plamę, a rozświetlacza nie widać. Zobaczcie, tak to wygląda, także rozświetlenie jest bardzo, bardzo delikatne. Myślę, że usatysfakcjonuje to osoby, które nie lubią mocnego glowu. Ja lubię zdecydowanie mocniejszy blask, ale jestem ciekawa, czy ktoś z Was próbował w taki sposób nakładać właśnie suchą gąbką bronzer i rozświetlacz. Jeśli macie jakieś swoje doświadczenia, to dajcie mi znać koniecznie w komentarzach. Ja jednak dołożę przy pomocy pędzla tego rozświetlacza. No i spróbujmy jeszcze ostatni krok, spróbujmy nałożyć przy pomocy tej suchej gąbki róż. Wybrałam Gold Rush od Benefit. To jest taki piękny, różowy, delikatny odcień z poświatą złota. No i powiem Wam, że to wygląda całkiem dobrze. Pewnie dlatego, że nie jest to jakiś bardzo napigmentowany produkt. Domyślam się, że w przypadku bronzera byłoby podobnie, że jeśli byłby to delikatniejszy produkt, to wyszłoby mi to lepiej. Ale z różem jest całkiem okej. Jesteśmy w stanie ładnie rozblendować te granice. Praktycznie nie widzę, gdzie są granice różu. Naprawdę dobrze to wygląda. O. Dokończyłam właśnie swój makijaż, pomalowałam jeszcze usta i musiałam dołożyć rozświetlacz przy pomocy pędzla, żeby był taki mocny, mocny glow. No i co, jakie mam refleksje po użyciu mokrej i suchej gąbki od Juno & Co., która jest wykonana z mikrofibry. Kochani, jeśli chodzi o użycie mokrej, zwilżonej gąbki do aplikacji podkładu, to jestem po prostu oczarowana. I zgadzam się z tym, że daje efekt airbrusha, bo podkład wygląda po prostu nieskazitelnie. Możemy budować efekt krycia, możemy ujednolicić skórę przy pomocy podkładu i tej gąbki naprawdę perfekcyjnie. Wygląda to przepięknie i będę testować oczywiście gąbkę, bo to jest moje pierwsze użycie i moje pierwsze wrażenia. Wy je możecie obserwować. Natomiast spodziewam się, że będzie to mój nowy ulubieniec, bo jestem oczarowana tym, jak ten podkład wygląda. Nie uzyskałam takiego efektu do tej pory żadną gąbką, a nakładałam przy pomocy gąbki również właśnie ten podkład od Narsa i nigdy on nie wyglądał tak idealnie jak teraz. Natomiast jeśli chodzi o aplikację suchych produktów, suchą gąbką Juno, to nie wiem, mam mieszane odczucia, ale raczej są one negatywne. Być może przez to, że tak bardzo jestem przyzwyczajona do tradycyjnej metody, czyli do aplikowania tego typu produktów suchym pędzlem, normalnie pędzlem. Także chyba się nie przekonam. Natomiast myślę, że jak za $6, to jest to świetna propozycja, jest to na pewno innowacja, jest to coś, czego jeszcze nie było i co warto przetestować. Szkoda, że tak trudno dostać tą gąbkę i że w naszych polskich sklepach internetowych się z nią nie spotkałam. Jeżeli wiecie, że gdzieś ona jest dostępna, to dajcie mi znać koniecznie, bo ja jeszcze przed nagraniem filmu robiłam research, sprawdzałam i nigdzie się na nią niestety nie natknęłam. Dajcie znać, co Wy myślicie o tej gąbce, jak Wam się podoba ten efekt podkładu na mojej skórze. I mam dla Was niespodziankę, bo dostałam tych gąbek kilka, więc postanowiłam nagrodzić jednego z Was. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tej gąbce, dlaczego chcielibyście ją przetestować, a ja wybiorę najciekawszy komentarz i jedną osobę nagrodzę tą oto gąbeczką od Juno & Co. Także zachęcam Was do wzięcia udziału w zabawie, zachęcam Was również do klikania kciuków w górę, jeżeli film Wam się podobał. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, by być na bieżąco, kliknąć dzwoneczek, wtedy będziecie otrzymywali powiadomienia o nowych filmach i widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia. Bardzo dziwnie się czuję, jak się nie widzę i robię głupie miny. Witajcie na kanale Klaudia Cukier Puder, to druga część epopei o Instagramie. Trudne sprawy. To będzie dżingiel na koniec, nie umiem śpiewać. No. Jedziemy z koksikiem.